Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym unboxingu na tym kanale. Tym razem przyjrzymy się zawartości opakowania Sony WH-1000XM3, czyli słuchawkom z systemem redukcji hałasu. Zapraszam. Z tyłu opakowania znajdziemy wyszczególnione plusy, które mają nam pomóc w wyborze danego produktu. Z ważniejszych rzeczy mogę dopowiedzieć, że słuchawki z ANC wytrzymują do 30 godzin oraz bez do 38, zaś na szybko naładujecie je w 5 minut na 5 godzin działania. Dodatkowo na ekranie widzicie obsługiwane profile i formaty. Po pełną specyfikację zapraszam na stronę producenta, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. XM3 przychodzą do nas naprawdę porządnie spakowane w kartonowe opakowanie, z którego po wysunięciu szufladki, dopiero w dość twardym pokrowcu, znajdziemy słuchawki. Dodatkowo nie mogło zabraknąć tony papierologii w postaci instrukcji, broszur o bezpieczeństwie, dużego plakatu z szybkim startem w postaci rysunków oraz darmowego trialu 360 Audio Reality. Jako, że przebrnęliśmy przez mniej ważną zawartość opakowania, warto chyba przyjrzeć się nareszcie najważniejszemu elementowi tego materiału. Na lewej słuchawce znajdziemy złącze jack, włącznik oraz przełącznik Noise Cancelling Ambient do zmiany trybu działania słuchawek. Dodatkowo w tej słuchawce umieszczone jest NFC. Na prawej zaś podłączymy USB typu C w celu naładowania oraz posmyramy palcem po panelu dotykowym Sense Engine, gdzie zależnie od wykonanego gestu zmienimy głośność, przełączymy utwór, czy go po prostu puścimy bądź zapauzujemy. Dotyk działa również w przypadku obsługi rozmów. Resztę pokrowca wypełniają takie akcesoria jak dość krótki kabel ładowania mający 20 cm. W kolejnej kieszonce znajduje się kabel jack do podłączenia słuchawek bez Bluetooth. Ten na szczęście ma 120 cm. Oraz jako ostatnie akcesorium przejściówka umożliwiająca użycie słuchawek w samolocie. Wszystko ładnie mieści się w futerale, w którym znajduje się nawet instrukcja, jak chować poprawnie słuchawki. To by było na tyle. Tak wygląda zawartość opakowania słuchawek Sony WH-1000XM3. Po pełne wrażenia w postaci recenzji zapraszam za jakiś czas, aby mógł wyrobić sobie o nich zdanie.